Moi drodzy, ja wiem, że grill kojarzy się wszystkim z ciepłem, z latem, ewentualnie z późną wiosną albo wczesną jesienią. Ale dzisiaj chciałem wam pokazać, że można również gotować przy pomocy grilla właśnie, również w zimie. Jest lekki mrozik, jest śnieg, jest zimno, a ja zaraz przyrządzę, mam nadzieję, przyjemne rzeczy. Partnerem dzisiejszego programu jest firma Weber, producent grilli zarówno gazowych, jak i takich na węgiel drzewny. Dzień dobry, szanowni państwo. Tułaliśmy się ostatnio po świecie. Jeśli obserwujecie kanał, no to wszakże wiecie, że byliśmy w Tajlandii, wcześniej w Meksyku. Ja jeszcze prywatnie musiałem być przez parę dni w Abu Dhabi, zwanym też Abu Zabi, i w Dubaju. No więc na razie leciuteńki podróżowstręt. Ja wiem, to jest stan chwilowy, on przejdzie, ale na razie trzeba lizać wyjazdowe rany. To nie znaczy, że nam się coś w trakcie tych wyjazdów stało. Nic nam się nie stało, ale stałość również jest piękna. No więc jesteśmy w naszej beskidzkiej samotni. I właśnie tutaj przez najbliższych parę dni będziemy, a koncentrować się będziemy nie tyle na zwiedzaniu, co na jedzeniu. Będziemy gotować, jeść i odpoczywać. A wy będziecie to mogli częściowo przynajmniej podejrzeć. Melduję uprzejmie, że w kominku napalone moja dobra żona się krząta, a my jedziemy na zakupy. Gdzie? No do centrum tego naszego tutaj mikrokosmosu, czyli do Myślenic. Kierunek dół. Nasz ostatni wyjazd i ostatni z tegoż wyjazdu odcinek. Tajlandia i miasto Trang. Kończyliśmy tam targiem. No i tutaj też przecież trzeba zrobić zakupy. No dobra, jest za zimno na takie wielkie targi o tej porze roku, ale mamy fantastyczny warzywniak. Bardzo często tu robię zakupy, bo jest po prostu świetnie zaopatrzony. Różne rzeczy odmianowe. No jeśli są awokado, to różne odmiany opisane. Nie tylko jarzyny, owoce, również owoce suszone, ale i lodówka pełna pierogów. Szpinak, śliwka, truskawka, jabłko, mięso, pieczarka, chłopskie, meksykańskie. Nie wiem, nie jadłem nigdy meksykańskich, ale wiem, że tam są jeszcze dobre rzeczy, no bo wyciskają tu na miejscu również soki. No dobra, są różne produkty lokalne i w ogóle produkty bio, eko, są zakwasy. To sobie wypiję już w domu, gdyż muszę się blisko pewnego miejsca trzymać po wypiciu tegoż, chociaż to genialny zakwas, ale mam wrażenie, że jest też sok z buraków, tak? Ale nie z kiszonych buraków, tylko ze świeżych. A mogę spróbować? Wyciskany sok. Dobra, to sobie w domu poprawię. Proszę uprzejmie. Pan też? Słodziutki. Tak, on też. W ogóle wszyscy. No wszyscy. No jakże tu. Moi drodzy, wasze zdrowie. No nie, ale to jest tak skoncentrowane, że niedużo wystarczy. Niech żyją buraki. Zakupy zrobione, zresztą nie tylko spożywcze, więc teoretycznie mógłbym już jechać na górę. Ale no, nie mogłem tu nie przyjść. Rynek. I stojąc na nim, następująca konstatacja przychodzi mi do głowy. Dobrze jest podróżować, niezwykle dobrze, twórczo,
ale równie dobrze jest wrócić do siebie. Myślenice, jakże dawno was nie widziałem. Buongiorno. Jak już się pewnie zorientowaliście, tematem kulinarnym dzisiejszego odcinka, czyli w zasadzie głównym, bo ten odcinek będzie przede wszystkim kulinarny, otóż tematem będzie ruszt, czyli grill. No, chcę pokazać, że można w ten sposób przygotowywać różne rzeczy nie tylko w lecie. Grill stoi na zewnątrz i czeka. Trochę go przepalam, no bo to jest jego w tym roku inauguracja. Dwie rzeczy, które wszakże trzeba wcześniej zrobić. Zamarynować mianowicie mięso. Będą to piersi z kaczki, a w zasadzie z ich udziałem sałata z Azji Południowo-Wschodniej. Sałatka, mówiąc precyzyjniej. A druga rzecz to coś, co w Polsce, jeśli grillujący jedzą mięso, najczęściej na ruszt kładą, mianowicie karkówka. Chcę ją zrobić trochę inaczej. Dobra, zacznijmy od przygotowania mięsa, od marynowania. No więc, po pierwsze, trzeba wiedzieć, skąd się ma mięso. 95% przepisów w Polsce zaczyna się mięsnych, mianowicie tak, weź mięso i umyj. To jest moim zdaniem kompletnie absurdalne, ponieważ po co myć mięso? No, jeśli mięso będzie gotowane, pieczone czy też smażone, to czemuż ma służyć jego mycie? Woda wypłukuje smak z mięsa. No przecież na tym mięsie nie siedziały muchy, ono było kupione w jakimś zaufanym miejscu. Ja mam swojego zaufanego dostawcę wieprzowiny, jadam ją rzadko, tym bardziej łaknę dobrego produktu. Wiem, skąd pochodzi i wiem, jakie jest. Co jest najważniejsze w schabie karkowym, czyli w karkówce? No, mianowicie to, żeby nie było tutaj za dużo tłuszczu. Ja wiem, tłuszcz jest nośnikiem smaku i te takie przerosty sprawiają, że to jest bardziej soczyste, ale jeśli jest tego tu za dużo, to po prostu będziemy pluli w trakcie jedzenia. No więc musi to być ładne, porządne mięso. I teraz trzeba to delikatnie, ale to naprawdę delikatnie rozbić. Nie cieniutkie kotlety. Są też oczywiście takie specjalne szpikulce, rodzaj nagniatacza z ogromną ilością igiełek, którym mięso się naciska i wtedy rozluźnia się te tkanki, żeby było miększe. No ale tego nie wziąłem z Krakowa. Wystarczy to lekko, naprawdę lekko rozbić. I teraz marynata. Marynata, która wiedzie się z kuchni południowych. Co tutaj mam? No po kolorze się sami zorientujecie. To jest oczywiście oliwa. Zatem oliwa, do niej sok z cytryny, ale i cytrynowa skórka. Udało mi się kupić cytryny eko, czyli niepryskane, niewoskowane, więc nawet nie trzeba ich myć. Trochę skórki cytrynowej doda boskiego aromatu. Zaraz wcisnę tutaj sok z cytryny i jeszcze jedna rzecz tutaj się znajdzie, mianowicie rozmaryn, świeży jest naprawdę znacznie lepszy niż suszony. Wystarczy trochę te listko igiełki dłońmi nadrzeć i to za chwilę z udziałem, a jakże, cytrynowego soku będzie marynaty bazą. Każdy kawałek mięsa przed włożeniem do marynaty trzeba potraktować solą oraz pieprzem. Sól wyciąga wodę, więc jeśli się marynuje mięso długo, przez noc, to lepiej go nie solić. No chyba, że się mięso pekluje, ale to jest zupełnie inny proces. Ale ta marynata to tylko 2 godziny maksimum w jakimś chłodnym miejscu, więc nic się temu nie stanie przez 2 godziny. No i co teraz? No teraz
sól jeszcze z tej strony, pieprz z tej strony i wkładamy, otaczamy i odstawiamy. Kawałek po kawałku. 2 godziny maksimum. Teraz kaczka. Trzeba najpierw ostrym nożem naciąć skórę, ale uważając, by nie przeciąć za bardzo tych filetów. Tak naciąć w poprzek. Już jest ostry? Jest, bo się nacina. Chodzi o to, żeby marynata, którą zaraz zrobię, niezwykle prosta, weszła również do środka. Chodzi też o to, by to... No zresztą zobaczycie w trakcie procesu smażenia tego. Nacinamy w taką krateczkę obie piersi. Teraz niezwykle prosta marynata tajska. To jest mianowicie czerwona pasta curry. Jest jej za dużo, ale kupiłem jedną saszetkę, zostanie. Więc mam osobną miseczkę, żeby tęże pastę curry, myślę, że połowa tego wystarczy, wymieszać razem z odrobiną sosu rybnego, możecie też użyć sojowego, jeśli chcecie, oraz z olejem, żeby nadać temu konsystencji nieco gładszej. Tego oleju, zwykły olej roślinny, bardzo niewiele. Po co ten olej? Po to, żeby to było łatwiej wcierać w mięso z kaczki, ponieważ właśnie w ten sposób zrobiła się gładka pasta i teraz można każdą pierś właśnie w ten sposób, wcierając również tęże pastę w nacięcia, ale całą pierś smarując, tak zamarynować i odłożyć tyle samo, co mięso z karpówki. Co to oznacza? To oznacza, że mamy mniej więcej 2 godzinki przerwy. Co można robić w czasie potrzebnym do zamarynowania mięsa? No zależy, gdzie się jest. Tutaj to ja mógłbym i z godzinę pojeździć na nartach. Warunki idealne. Słońce, błękitne niebo, maksimum -1 stopień, ale jest lekki mróz, więc śnieg nie jest rozmoknięty. Stok przygotowany, wyratrakowany, no i najbliższy stok Krakowa, porządny. Maleńki spacerek, zaraz wracam i akcja, akcja gotowania. Słońce zaszło za górą, jesteśmy w lekkiej niecce, więc zrobiło się jeszcze chłodniej. Pewnie teraz na stoku narciarskim znacznie więcej ludzi. No, jest dzień powszedni. Głównie są tutaj ludzie pracujący, no więc oni pracę skończyli, oni tam jeżdżą, a ja tutaj gotuję. Jeszcze nie wyjmowałem zieleniny, no bo -2, sałata by się ścięła. Źródło ciepła jest konieczne. Dobra, zobaczmy ustawienie tego. To jest taka kamienna płyta do pizzy, podpłomyków, różnych innych rzeczy. Ja nie będę dzisiaj robił pizzy, no to już wiecie, ale też tej płyty użyję. Jeden od drugiego, tak jest, nawet nie trzeba już. Pali się. Przykrywamy. Temperatura. Zaczekamy. Pod kopułą już prawie 200 stopni, 195, no i rękawice po to, żeby się nie poparzyć, ale w tej sytuacji również po to, żeby nam rączki nie zmarzły. No to tak, trzeba je ubrać. Ręce Orlaka, widzieliście taki film, nieme kino, niemiecki ekspresjonizm, pianista, który stracił dłonie w wypadku i potem przyszywają mu dłonie mordercy. Dłonie go prowadzą do złego. Ale moje dłonie będą dzisiaj wyłącznie czynić dobro. Otwieram już na chwilę, żeby temperatura nie spadła.
Do czego ta płyta dzisiaj? Czosnek. Dużo czosnku, całe główki. One się mają li tylko upiec, złapać temperatury. Czosnek ma zmięknąć, więc płyta nada się idealmente. No więc dajemy temu czas. Na dole kupiłem kukurydzę. Kukurydzę już wstępnie podgotowaną, jak mniemam, na parze. I właśnie tak się robi z kukurydzą, kiedy chce się ją potem upiec na grillu. Ale będziemy ją piekli i w trakcie pieczenia smarowali. Smarowali masłem. Malutki ogień, ponieważ muszę trochę tego masła rozpuścić i jeszcze potraktować je chili z solą. Płatki chili, odrobinę morskiej soli, to wszystko jest w środku. I to razem będzie doskonała rzecz do kukurydzy. Jest ok. Teraz kładziemy na ruszcie kukurydzę. Potem obrócę czosnek. Oczywiście można by było te główki naciąć, wtedy by się niby łatwiej wysupływało zawartość, ale i bez nacięcia jest w porządku. Potrzebna mi jest tak. Potrzebne mi są mianowicie szczypce. Pod tym można zgasić. Kładziemy kukurydzę na ruszcie. I teraz trzeba będzie co jakiś czas smarować ją tymże masłem razem z chili, żeby ona nabrała smaku, żeby się lekko zjarała. Tu jest. Dobra, to już jest rozpuszczone, ok. O, i zobaczcie, robimy tutaj taką bardzo ładną emulsję. Jak najwięcej chili do środka. Pięknie. Przykrywamy na chwilę. Oj, to jest właśnie zaleta grillowania w zimie, że można się ogrzać. Myślę, że kukurydza jest gotowa. Tak, ona sobie tutaj w cieple odpocznie. Nie wyschnie, nie wystygnie. Niech sobie czeka, a ja będę sprawdzał, jaki jest czosnek. Jaki ma być? No ma być miękki. Ma być całkowicie upieczony. Więc teścik drobny. Myślę, że powinno być ok. A jeśli nie, no to będziemy dalej piekli. No. Trzeba z tego zrobić pastę. Czyli obrać to z łupinek. Sól. Najlepiej grubo zmielona. Jak jest trochę przypalone, to dobrze. Tymianek. Powiedziałem też po krakowsku, że należy ubrać rękawiczki, ubrać buty po krakowsku, poprawnie włożyć, nie krzyczcie na mnie, ale człowiek jest skąd jest. No i teraz zobaczcie, akcja powinna być taka. Mamy to, mamy listki tymianku, pod włos ściągamy. Mamy trochę soli i tak to będę tutaj pieczołowicie rozgniatał razem. A potem do miseczki trochę oliwy i to będzie cudowna pasta. Takie przypieczone też będzie cudowne. Pięknie, pięknie, pięknie. Ależ to jest piękne, pachnące, skarmelizowany lekko czosnek, tymianek, sól. Dobra, i teraz właśnie troszeczkę oliwy. I to będzie pasta. To będzie pasta, którą posmaruję grzanki. Dobra, przełóżmy ją teraz do miseczki. Ona nie musi być idealnie gładka. Te kawałki maleńkie skarmelizowanego czosnku. Czosnek jak się go przypiecze, to robi się słodkawy. No, to jest cudowne. Grzanki, no więc chleb. Chleb, no bardzo ładny. Taki oto. Któryś raz już
Utwierdzam się w przekonaniu, że do krojenia chleba taki nóż tradycyjny z ząbkami wcale nie jest najlepszy, bo kiedy chleb jest chrupiący, to te ząbki niemiłosiernie kaleczą chrupiącą skórkę. A czy jest coś piękniejszego w chlebie niż chrupiąca skórka? No jeszcze dobry miąższ, ale skórka to skórka. I to będzie całe chrupiące, ponieważ za chwilę zrobię z tego grzanki. Najpierw wykroję, ale to za chwilę, gdyż teraz już jest czas, by położyć na ruszcie mięso. Płomień zaraz zgaśnie. Kukurydza sobie tutaj jeszcze pięknie doszła i teraz to samo zrobimy z mięsem. Układam je, żeby sobie odpoczęło w cieple, ale już nie było poddane bezpośrednio działaniu najwyższej temperatury. I teraz na płytę grzanki. To już można zrobić łapami. Cztery, czyli jeszcze jedna. Repeta ewentualnie będzie potem, a to już tylko chwilka. Niech tylko chleb stanie się gorący i lekko chrupiący również w środku, bo z zewnątrz chrupiący już jest. O, tutaj kapie sos spod karkówki, więc przekładamy tak, żeby chleb złapał trochę tego sosu. Grzanki na płycie robi się przyjemniej niż tutaj na ruszcie, no bo się nie przypali tak łatwo. Dosłownie jeszcze 2 minuty i wszystko będzie ok. Widzicie, jaka jest temperatura? Zwisa sopel. Tu jest ciepło, talerz jest dość zimny. Działamy szybko. Na razie jedna porcja pokazowa. Dobra, to w co wsiąkło trochę sosu spod mięsa. Czyli gorąca grzaneczka, ta cudowna czosnkowa pasta, która zdążyła nieco przestyć, ale złapie temperaturę od gorącego pieczywa. No i tak, idziemy tutaj, czyli na to karkówka, do tego kolba kukurydzy i teraz szybciutki teścik. Szybciutki. Gdzie jest nóż? No dobra, jest tylko taki wielki. Niech będzie. Zobaczcie. Mięciutkie. Chrupiące, słyszycie? A to jeszcze nie koniec. Piersi z kaczki już widzieliście. Wiecie, że są zamarynowane w tajskiej czerwonej paście curry z dodatkiem sosu rybnego oraz odrobiny oleju. No nawet tutaj wśród beskidzkich śniegów nie mogę się oderwać od tajskich wspomnień. Wybitna kuchnia i bardzo prosta potrawa, która jest do zrobienia, jak widzicie, i u nas. Więc to już znacie. Co jeszcze? Składniki sosu. To będzie mianowicie sos rybny. To jest olej z prażonych nasion sezamu. To jest bardzo ważne. Sprażonych, żeby miał ten taki bardzo mocny, przyjemny, orzechowy posmak. Sok ze świeżo wyciśniętych limetek. Trochę cukru, wziąłem cukier trzcinowy, ale jak użyjecie zwykłego, nic się nie stanie. No i papryczka chili, łagodny wymiar curry, taka duża jest, najmniej ostra. No i to, jeśli chodzi o sos, wszystko. Oprócz tego sałata lodowa, szalotka albo też czerwona cebula
Pokroiłem ją w takie charakterystyczne dla azjatyckiej kuchni słupki. Tymianek to wspomnienie po paście czosnkowej do karkówki, ale tutaj jeszcze dwie rzeczy. Mianowicie tajska bazylia, chorapa, kupić ją można u nas w doniczkach bez problemu. No i kolendra. No i co? No i to tyle. Pomidorki koktajlowe i ananas. Ananas obrany ze skórki i pokrojony w takie plastry. Nie wykrawałem środków tych twardszych. I będziemy kłaść na ruszcie zarówno ananasa, jak i kaczkę. Tylko nastąpiła tutaj pewna zmiana, a mianowicie mamy planczę, czyli płytę grillową. I na tejże planczy będzie kaczka smażona. Trzeba zacząć koniecznie, nawet jeśli to robimy na patelni albo na ruszcie, na czymkolwiek, na zwykłym ruszcie, trzeba zacząć od położenia tego skórą do dołu, gdyż ta skóra ma w sobie dużo tłuszczu, więc ta płyta jest bez tłuszczu, ten tłuszcz się zaraz wytopi i będzie podkład do usmażenia całości. I zamykamy. O, widzicie teraz bardzo dokładnie, ile się tłuszczu wytopiło. Przekładamy na drugą stronę. Potem położymy to tutaj, dojdzie. Co robimy teraz? Teraz wycieramy szczypce do przekładania i kładziemy na ruszcie plastry ananasa. To jest bajkowo prosta rzecz. O tak. Teraz sos, również niezwykle prosty, bardzo tajski. Najpierw coś kwaśnego, czyli albo sok z limetki, ale równie dobrze może być ocet ryżowy. Jeśli nie macie akurat limetek, to miejcie w domu butelkę ryżowego octu. On się do tego rodzaju sosów i w ogóle do kuchni azjatyckiej nadaje wybornie. Myślę, że sok z dwóch limetek. No dobra, i za chwilę działamy dalej. Kwaśne w środku. Teraz słodkie, czyli trochę cukru. Mieszamy, by maksymalnie w tym ów cukier rozpuścić, żeby nam nie zgrzypiał w zębach. Teraz słone. To słone to sos rybny. Jeśli będziecie robić tę sałatkę w ogóle bez kaczki i nie jecie mięsa i jesteście wegańscy, to wówczas nie sos rybny, tylko sos sojowy. Spełni taką samą funkcję. I teraz trochę tego cudownego orzechowego aromatu oleju z prażonych nasion sezamu. No i teraz ostre, bardzo delikatnie ostre, czyli plasterki papryczki chili. I myślę, że teraz już pędem będę musiał przekładać ananasa na drugą stronę. On ma tylko złapać temperaturę. Zobaczmy, czy stało się tak, jak myślałem. Idealmente. Wędruje na drugą stronę. Zobaczmy, jak wygląda kaczka. Nie. Kaczka jeszcze chwilę. Nie. Ja. Jest coraz zimniej, ale pod kopułą 225 stopni. Robimy teraz rzecz następującą. Dajemy odpocząć kaczce w niższej temperaturze. Ona tutaj też jest dość wysoka, ale jednak zdecydowanie niższa niż na płycie. Zdejmujemy plastry ananasa, przykrywamy jeszcze na chwilę kopułę i będziemy komponować sałatkę. Komponować ją jeszcze bez
kaczych piersi. Czyli co trzeba zrobić? Trzeba zrobić niezwykle proste rzeczy. To przez chwilę ostygnie. Będę robił jedną pokazową porcję. Więc sałata lodowa na przykład. Dlaczego sałata lodowa? Dlatego, że łatwo ją kupić i jest niezła. Więc teraz najpierw rozkładamy sałatę. Teraz pomidorki. Pomidorki koktajlowe o tej porze roku. Wziąłem różnokolorowe. Dlaczego? Dlatego, żeby było kolorowiej po prostu. Teraz szalotka albo czerwona cebulka. Pokrojone. O, tak właśnie. Teraz ananas już nie jest na tyle wrzący, by nie można go było kroić. I co się stało? Nawet ten środek z reguły u nas twardy zmiękł. Więc właśnie teraz takie kawałeczki ananasa. Naści. Układamy to tutaj. I teraz, właśnie teraz, rzecz, no, dla niektórych ważna, ale ta sałatka już i bez kaczki jest doskonała. No więc kaczka powinna być idealna. Czuję to, że powinna być lekko różowa w środku. Cienkie plasterki. Tak, jest. Francuzi by lepiej kaczki nie zrobili. Będę sobie to tak trzymał. I cienkie plasterki. Układamy na wierzchu plastry kaczki. Polewamy wszystko sosem. No tutaj gorące, gorące, gorące. Ale dobra. Miękka, idealna. Polewamy sosem. I jeszcze tylko jedna rzecz jest do zrobienia. A mianowicie trzeba to obłożyć zgodnie z tajskim stylem kolendrą oraz bazylią. Bazylią tajską. Chorapa. Listki, poza tym, że to zielone i ładne, to również doskonałe w smaku. Moi drodzy, tak właśnie zrobić można bardzo prosto rzecz cudowną. A w dodatku można ją zrobić niejako wbrew porze roku. Czy to jest naprawdę wbrew? Nie, ponieważ bawić się gotowaniem na zewnątrz i gotować na grillu można o każdej porze roku. Pod warunkiem, że akurat nam na łeb nie leje. To właśnie dzięki tej kopule ta kaczka doszła. Za chwilę ją trzeba będzie zdjąć, bo będzie zbyt twarda. Moi drodzy, pozwólcie, że ja spożyję już to w środku, gdyż są tak niezwykle wyziębione owe sztućce, że już mi ręce drętwieją. Bądźcie zdrowi i cieszcie się gotowaniem również na świeżym powietrzu. Ciao, ciao.